Witajcie, Mateusz z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku Nieprawnika, gdzie chciałbym zaprezentować wam grę, którą ja po prostu pamiętam z czasów mojego dzieciństwa. Zagrywałem się w nią niemiłosiernie. I tak jak widzicie, to na załączonym obrazku jest to Roller Coaster Tycoon. Jest to pierwsza część z tej serii gier. Obecnie trwają prace nad Roller Coaster Tycoon World, ale jak mam być szczery, jestem troszeczkę sceptycznie nastawiony do tej produkcji. A to dlatego, że tak naprawdę już w momencie, jak się pojawił trzeci Roller Coaster Tycoon, który był przeniesiony w pełny trójwymiar, niby sobie myślimy, że ta grafika trójwymiarowa super, świetnie, będzie cudownie, mi się ten Roller Coaster 3 nie podobał. Dwójka trzymała klasę, była bardzo podobna do tej pierwszej części, miała trochę więcej atrakcji, miała troszeczkę inne mapki oczywiście, miała możliwość umieszczania ozdób na różnych poziomach wysokości, także miało to oczywiście swój urok i dwójka jest jak najbardziej też godna polecenia. Trójka już niekoniecznie. W międzyczasie powstała też wersja Roller Coaster Tycoon 4 Mobile, która jest w ogóle jakimś wielkim nieporozumieniem i wszyscy ją hejtujemy. A przynajmniej ci, którzy są fanami rollercoasterów. Tu oczywiście to jest menu główne teraz, to co sobie tam się w tle dzieje. A tak naprawdę jeszcze chciałbym wam powiedzieć o jednej drobnej rzeczy, zanim zaczniemy grać. A mianowicie to, jak ja właściwie byłem w stanie odpalić tą grę. Ona jest dosyć starą grą, bo jest to gra z 99 roku. 1990 roku. Dokładnie tak, także możecie sobie wyobrazić, jakie to jest stare, wydawałoby się, a jakie nadal fajne i klawe. A to, co jest tak naprawdę śmieszne w moim przypadku, to to, że no ja mój komputer stacjonarny jak składałem, to jakoś tak się złożyło, że w dzisiejszych czasach wydaje się, że napęd CD jest niepotrzebny. No więc nic bardziej mylnego, ponieważ ja Rockastera mam w takiej wersji właśnie, jak teraz tu wam pokazuję ładnie na kamerce, więc mam to na trzech płytach CD, które to płyty musiałem wpierw jakoś zgrać, utworzyć obrazy tych płyt, żeby móc je przenieść w ogóle na ten komputer stacjonarny, na którym nagrywam. I dopiero z tych obrazów płyt tak naprawdę mogłem zainstalować tą grę, a to jeszcze nie jest koniec, ponieważ jest to gra z 99 roku, a ja korzystam z Windowsa 8.1, czyli tego no, najnowszego obecnie Windowsa, oficjalnie dostępnego. No to problem jest taki, że oczywiście ta gra ma pewne problemy kompatybilności. I teraz dużo znajdzie się informacji na różnych forach na temat tego, jak odpalić tą grę w nowszych systemach operacyjnych. U mnie wystarczyło tylko włączyć tą grę wraz z uprawnieniami administratora systemu. I to wystarczyło. Ja kombinowałem jakieś tam tryby zgodności ze starszymi wersjami systemu, mniejsza liczba głębi kolorów. To nie działało. Dopiero jak uruchomiłem w trybie administratora, to się to odpaliło, ale fajny rollercoaster potrójny. Będziemy takie budować też. Oj, na pewno będziemy. I co jeszcze chciałem powiedzieć? No i właśnie, to co jest jeszcze ciekawostką taką przyrodniczą, o której być może nie wiecie, a której ja wam teraz powiem. Przesunąłem kawałek ekran, dlatego mogło przez chwilę się to zamrozić. To to, że ja tą grę mam w wersji po polsku. I tak jak szukałem w internecie, nie jesteście w stanie kupić tak naprawdę w tej chwili rollercoastera, pierwszego, ani drugiego zresztą też, w wersji polskojęzycznej. Na GOG-u, na Steamie, tam są tylko wersje rollercoastera, gdzie jest 5 wersji językowych. Francuska, angielska, już tam nie pamiętam, pewnie hiszpańska, niemiecka i coś tam jeszcze. A polskiej nie znalazłem, dlatego mi tak zależało na tym, żeby zainstalować to z tych moich płytek. Dlatego, że ja to kupowałem jeszcze w czasach, kiedy się gry kupowało w wersji pudełkowej. No i właśnie tak wyszło, że jest to wersja polska. Także gramy w takim razie w to. Może drobny mankamencik, jak już tak mówię o wszystkim, to drobny mankamencik tej wersji jest taki, że nie posiada ona poprawnie działającego trybu pełnoekranowego, więc ja w tej chwili tak naprawdę gram w okienku i nagrywam obraz z tego okienka, dlatego też jest to w mniejszej rozdzielczości normalnie, dalej się tego okienka nie dało rozciągnąć po prostu. Ale widzicie, że gra wygląda dobrze, tak, zachowuje swoje proporcje, tak naprawdę jest więcej widocznych tych klateczek, na których budujecie. Dobra, dość mojego gadania, przejdźmy zatem do gry. I zaczniemy klasycznie, pierwsza mapka Forest Fronta jest tak, żebyście sobie zobaczyli po prostu, na czym ta gra polega. To jest nasz park. Naszym zadaniem jest zbudowanie prężnie działającego, wesołego miasteczka, które w wykarczowanym terenie w środku lasu. A, Jezus, coś tam w każdym zacząłem czytać, nie wiem dlaczego. A celem tej planszy jest do końca roku, czyli do października roku pierwszego, tak się kończy rok w tej grze, musimy mieć 250 gości, co najmniej, a notowania parku, które są tutaj w lewej stronie, muszą wynosić minimum 600. Maksymalnie to jest chyba 1000, jeśli dobrze pamięć mnie nie myli. No i co? Pauzę robimy. Tu pierwszy gość już mógłby wejść do mojego parku, a mój park jest zamknięty.
I cóż tu zaczniemy? Zaczniemy od tego, że mój park będzie miał no, pewien tutaj koszt wejścia. Niech to będzie 10 zł. Właśnie, waluta jest w złotówkach, nie? Tak, by the way. Jest to gra, jedna z nielicznych gier, które mają bardzo fajny tryb konwersji walut. Mianowicie, teraz jestem w złotówkach. Jak chcę, to mogę w funtach być. I jak widzicie, wszystko jest jeden do jednego. Jeszcze marki, czyli waluta niemiecka, która już w tej chwili oczywiście jest dawno nieaktualna. Euro oczywiście też jest. Zmieniłem na euro? Nie zmieniłem. O. Euro też oczywiście. Jak wejdziemy w strefę euro, kto wie, to euro też będzie. Ale oczywiście my jesteśmy wierni PLN-om. Poza tym się okazuje, że można bardzo tanio zbudować park rozrywki za 10 tysięcy sztuk złota. Złota. Nie Hearthstone, to nie Hearthstone. Za 10 tysięcy sztuk złotych. Także całkiem sympatycznie. Zrobiłem w tej chwili pauzę, żeby nie tracić czasu. Jak wygląda ten park w takim razie? No to jest taki śmieszny pierwszy park, dosyć duży. I tu ja pamiętam, że się od razu podniecałem, jeszcze z bratem graliśmy na zmianę w tą grę. I się podniecaliśmy, że wow, są jakieś domki, będzie można stawiać domki. I będzie zarąbiście i genialnie. Jeszcze w tym parku, jeśli dobrze pamiętam, to tu można wykupić dodatkowo ten teren, więc można go powiększyć później. Ale też jak się będziemy rozrastać. Dużo tego terenu nie ma, ale trochę jest. Można też wynajmować teren. Zdaje się, że gdzieś tu jest do wynajęcia. Nie, tu akurat nie ma do wynajmowania terenu. Wynajęcie terenu od zakupu terenu różni się tym, że nie można zniszczyć na przykład drzewa na wynajętym terenie i można budować tylko nad terenem. Nie można budować bezpośrednio na danym terenie. Taka drobna różnica. Nagród jeszcze żadnych nie mamy. No i najważniejsze, musimy rozpocząć badania. Maksymalne finansowanie, rolka stery później. Ja bym chciał wpierw. O, może sklepy i budki? Nie. Spokojne atrakcje i atrakcje z reszczykiem. To jest to, co chcemy. Na maksymalnym finansowaniu. I teraz, jeśli chodzi o same atrakcje, no to mamy taką jedną szynóweczkę. Mamy tutaj dom strachów, czy nawiedzony dom. Karuzelę oczywiście. Karuzela ma zarąbistą muzyczkę. Będziemy oczywiście tego słuchać na bieżąco. Samochodziki takie małe i spiralna zjeżdżalnia. Dwa rollercoastery, dwa typy rollercoasterów. Drewniany rollercoaster, taki klasyczny bardzo, i żelazny mini rollercoaster. Później odkryjemy jeszcze takiego fajnego rollercoastera, który będzie miał pętlę, i to na pewno będziemy chcieli zrobić. Twister, huśtawka, statek huśtawka, łódki. Jak widzieliście, tutaj nie ma za bardzo wody, tu jest dopiero gdzieś woda. Ale wodę można oczywiście na własne potrzeby również stworzyć. Są do tego narzędzia, jak najbardziej. No i na końcu jeszcze budki z jedzeniem, z piciem. No i oczywiście najważniejsze, czyli toalety. dobra, jeśli chodzi o sam wystrój parku, no to tu mamy tylko takie podstawowe w tej chwili. To jest pierwszy park, tak naprawdę, po to, żeby się gracze mogli zapoznać z ideą budowania tych parków rozrywki. Ja tu myślę, że troszeczkę jeszcze pamiętam, także myślę, że sobie poradzę bez żadnych dodatkowych tutoriali i będziemy po prostu budować nasz park rozrywki. Jaki ja bym chciał stworzyć park rozrywki? Ja bym chciał stworzyć park rozrywki w taki, no w lesie, który będzie lasem. Czyli ja będę dużo drzew stawiał, to na pewno. I teraz chcemy zaplanować, na pewno gdzieś będzie podwójny rollercaster. Oj, musi być koniecznie. Genialna sprawa to jest. I na pewno, co byśmy jeszcze chcieli zrobić? Myślę, że byśmy chcieli wykarczować te drzewka, które tu są. I karczowanie najlepiej się robi na właśnie tym narzędziu do stawiania wody, dlatego że ono zajmuje mało miejsca na ekranie. Kiedyś jeszcze jak się grało w tą grę, to grało się w rozdzielczości na przykład 800x600 i tak naprawdę jak się pootwierało tych okienek kilkadziesiąt, to brakowało miejsca. Po prostu brakowało miejsca i się nie widziało samej gry. Dobra, tak trochę tutaj dalej jeszcze wykarczujemy. Obrócimy sobie ekranik. Okej. Opa, dobra. Czy ja chcę wykarczować te. Nie chcę tych pomników. One mi się nie podobają. Zresztą będę samą ścieżkę też zmieniał. Te wiewiórki w razie czego mogę postawić, bo mam je oczywiście w wystroju. Dobra. I co my tu mamy za atrakcję? Dobra, to jak już tak kasujemy wszystko, to może skasujmy jeszcze tą ścieżkę. Okej. Teraz tak, ja chcę mieć na pewno zielone ścieżki, taki drewniane tutaj barierki i tu chcemy mieć taką czarną czy taką ciemną? Tą ciemną weźmiemy ścieżkę, dobra. I to jest nasze wejście do parku. Później będę miał na pewno informacje do postawienia, ale myślę, że zaczniemy po prostu jak najszybciej, postaramy się otworzyć nasz park, więc wstawimy tych kilka takich podstawowych atrakcji. A później się będziemy martwić rollercoasterami, dobra? Czyli na początku postawimy sobie karuzel. Karuzel postawimy sobie, mógłbym tak go centralnie, perfidnie na środku postawić i zrobić ścieżkę dookoła. To było śmieszne trochę. Nie będziemy tak robić, to będzie brzydkie. To nie będzie nawet śmieszne, to będzie brzydkie po prostu. Ustawimy tego karuzela. Poprowadźmy jakieś ścieżki, tak żeby sobie to zaplanować. Tu sobie prowadzimy ścieżkę tak prosto, jak leci. Teraz tak.
Tu bym chciał tego podwójnego rollcastera stawiać. Tu bym chciał stawiać z kolei tego rollcastera drewnianego. Taki jest plan, więc karuzel postawiłbym tutaj, w tym narożniczku. Może dokupimy tam. O, to za dużo mi się tworzyło. Dokupimy tutaj ten kawałek terenu i postawimy ten karuzel właśnie w tamtym miejscu. Tak trochę oddalony, ale to się za chwilę zobaczycie, z czym się to wiąże. Dlaczego tak akurat? Tu jest karuzel. Teraz tak, kolejka dojścia do karuzela. Niech będzie tak z boku, a tu będzie wyjście. Okej. Stawiamy oczywiście te ścieżki teraz. I ja bym chciał teraz tu postawić jeszcze symetrycznie twistera obok. No, tu mogę dokupić też ten teren. No to powiecie mi, że się to nie opłaca tak do końca, ale ja wiem, co robię. Tu chcę tego twistera postawić. Albo dom nawiedzony? Nie, twistera chcemy postawić. Dobra. Też go obrócimy, tak żeby był w dół. Hopa. Hopa. I hopa. Dobra, mamy pierwsze dwie atrakcje. Czas nieubłaganie leci. Tu poprowadzimy sobie tą ścieżynkę tutaj do końca. Okej. I chcemy teraz poprowadzić taką krętą ścieżynką kolejkę do tych dwóch atrakcji. No dobra, nie, mógłbym optymalizować miejsce, mógłbym zrobić coś takiego, nie? Tu usunąć jeszcze to. O, coś takiego, żeby było taki zygzaczek piękny. I tu analogicznie jest to dojście do tej drugiej atrakcji. Przy czym teraz tu muszę trochę więcej pokasować tych ścieżynek. Okej. I tu ma być oczywiście wejście do głównej ścieżki. Super. Park za 10 zł wejście. Okej, myślę, że można otworzyć. Tu teraz robimy oczywiście, no, zdzieramy równo kasę. Tu będzie 50 centów i to można też otworzyć już. To, co chcemy na pewno stawić, to przeglądy techniczne co 10 minut. I kolorystyka parku moja ma być zielono-czarna. Ja sobie tak wymyśliłem. Dlatego wybieramy sobie takie kolorki. Czarna czy brązowa? Może brązowa będzie ładniejsza? O, taka trochę sraka. O, lepiej, dobra. Czarno-brązowa i tu jest oczywiście cena. Tu jest ocena wrażeń, ocena intensywności, współczynnik mdłości dla każdej takiej atrakcji ustawiany. Tu niczego więcej nie ma. Dobra, to zostawiamy. No i odpalamy nasz karuzel, który tutaj też przekolorujemy. Tu będzie ten brąz taki, a tu będzie ta moja zieleń. To na dole i takie tam akcenty tylko są. I oczywiście to, kochani, będzie kosztować 70 groszy co 10 minut. Dobra, park otworzyłem, odpalamy. I pierwszy gość już tu idzie, właściwie gość czwarty tak naprawdę, bo trzech gości wcześniej już zostało odrzuconych od bramy moich parku. Okej, teraz chcemy na pewno zatrudnić jednego sprzątacza. Jeszcze nie ma wprawdzie po czym rzygać mój potencjalny klient, ale będzie miał ze spokojem. Jednego mechanika na razie wystarczy. Strażników nie potrzebujemy, okej. I dorzucamy jeszcze oczywiście lampy i ławeczki. Tak naprawdę ławeczki, lampy mniej są istotne. I taką mam tutaj metodę, że stawiam te ławeczki co drugą kratkę. Tak jak widzicie. Oj, no tak. Prawie skasowałem całą ścieżkę. Jaki jestem sierotem. Dobra. A karuzela się na razie powolutku tylko rozkręca. I chcielibyśmy to jeszcze zalesić. I będziemy to zalesiać, moi drodzy, jakimiś śmiesznymi roślinkami. No, co jest z tym słowaczkiem? Nie tutaj, nie tutaj, to tu będzie to, co chcę. Pytanie, którymi roślinkami? Mi się zawsze te krzaki podobały. Te suwaki nie działają tak, jakbym chciał. Hop, 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 hop. Ach, tu źle poprowadziłem tą ścieżkę, patrzcie. I mi nikt nie powiedział, no. Ona powinna tu iść. O. Tak mi się coś nie zgadzało, było niesymetrycznie. A ja lubię symetrię. Teraz trochę krzaczków tu wrzucamy. Tak, żeby było pięknie i ładnie. A, czyli tu dorzuciłem krzaczek i dorzuciłem krzaczek tutaj. I jeszcze jeden tu niech będzie. Okej. Dobra. No i widzicie, że pojawili się ludzie. Nie mają na razie parasolek, akurat pada deszcz, no trudno. Myślę, że pora zbudować naszego pierwszego rollcastera. I to będzie ten drewniany rollcaster, którego będziemy tu budować. I zakończyły się jeszcze badania. Wielki młyn nam się odkrył, bardzo fajnie. To ja bym chciał teraz tego rollcastera dorzucić, jako kolejny cel badań. Bo ja muszę mieć ten żelazny rollcaster jednak.
A gdzie my chcemy tego drewnianego rockastera wstawić? A może tak wzdłuż, tak śmiesznie? Będzie nietypowy bardzo. Okej, zrobimy w ten sposób. Będą wychodzić przy wejściu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, żeby to... O, właśnie w ten sposób wyglądało. Coś takiego. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Myślę, że osiem wystarczy. No i na początku trzeba oczywiście podjazd z łańcuchami zbudować, który umożliwi nam wzjechanie, wzniesienie się na pewną wysokość. Przy czym ja będę trochę psuł i ja będę trochę oszukiwał. I to jest już teraz doświadczenie rockasterowca. Zobaczcie, że ja mogę mieć fragment z łańcuchem, potem mogę mieć fragment bez łańcucha i potem mogę mieć znowu fragment z łańcuchem, żeby po prostu móc wciągnąć tą kolejkę, używając jeszcze zakrętów mimo wszystko. Takie drobne oszukaństwo, czy drobna sztuczka. To nie jest oszukaństwo, tak naprawdę. To jest sztuczka w tej grze. Inna sztuczka jest taka, że mógłbym też budować od razu taki stromy fragment i też co drugą kostkę robić z łańcuchem i pod to też podjedzie taka kolejka i szybciej osiągniecie wyższą wysokość. Pytanie, czy chcecie takie mieć brzydkie fragmenty? Ja nie chcę mieć takich brzydkich fragmentów, dlatego będę klasycznie jechał. Tu jest oczywiście jeszcze znacznik wysokości, więc dojedźmy sobie do... No niech będzie 18. I zjeżdżamy teraz. Nie wyrobię. I w ogóle za wysoko. Nie, dobra. Jakby to załatwić? Jeszcze jednym zakrętem? Nie, nie chcę więcej zakrętów. Myślę, że skończymy tutaj po prostu. I teraz jestem o jeden za wysoko jeszcze. To będzie niski rockaster. On nie ma być jeszcze taki hardkorowy. Będzie taki jeden tutaj zjazd. Tu jakieś zakręty takie zakrąglone. Teraz jakiś podjazd. Hoppa. Niech będzie na 10. Zjazd. Tu trochę przeplatanki. O, może tak spróbujemy. O, muszę do góry jechać. Powinien przejechać przez to. Tak mi się wydaje. Tu bym chciał jedno dalej, okej. I tu przejadę. Super! Widzicie, jak się ładnie plącze? To będzie taki bardzo zagmatwany rockaster. Przyznaję bez bicia. O, i tu będzie wyjeżdżał teraz właśnie przez tą taką strąbszą wersję. O, bardzo fajnie, bardzo fajnie. I teraz właściwie można by już dojeżdżać do bazy. Czyli tam chcemy dojechać. Jak to osiągnąć? Za chwilę się będziemy zastanawiać, dokładnie. Trochę tu trzeba pokluczyć. No i ten czaczek mi stoi na drodze. Okej. Hoppa. Jeszcze segment ze zdjęciem, bo czemużby nie. I bardzo ładnie zjazd. Może być? Taki pierwszy rockaster. Jeszcze bez szału. I teraz to, co chcieliśmy zrobić, to tu jest wejście do tego rockastera, a wyjście jest przy ścieżce. I za chwilę będziemy tutaj budować... Tu nie mogę, tu mogę ewentualnie postawić to wejście. I teraz będziemy budować ścieżki dojścia. Kolejki. O, bardzo elegancko, uważam. I mamy skończonego pierwszego rockastera. Zobaczmy w takim razie, jak on sobie radzi. Zanim cokolwiek się innego stanie. To jest taki tryb testowy, ja mogę teraz trochę odjechać. I słyszymy teraz to, co słyszą widzowie, czy widzowie. A goście mojego parku. Dużo kasy mi kosztował ten rockaster, bo tu 7 tysięcy prawie straciłem, no ale nieważne. I zobaczmy, jak sobie ten rockaster będzie jeździł. Powinien przejechać tę trasę bez problemu. No ale gdyby tak się nie stało, to będziemy interweniować. Bardzo ładnie, tutaj widzieliście, że zwolnił na tej górce. I tu dojechał super. Świetnie. Krótki rockaster. Przyznaję, że krótki, ale będziemy budować jeszcze dłuższe rzeczy. I oczywiście chcemy kasę z niego wyciągać. Złoty 50 niech będzie. Cena za zdjęcie może być 2 złote. Zawsze są drogie takie usługi. Ok, jeszcze kolorki nam są potrzebne. Tą zieleń taką naszą. I tu ten brąz. Taki z darty. O. Ewentualnie tu bym dał też brąz. O, bardzo fajnie. Same kolejki ja lubię, jak one są takie czerwono-żółte.
podoba mi się to wtedy, tak klasycznie. I zobaczcie, że ma ocenę wrażeń wysoki, intensywność wysoki i już tu goście pędzą po prostu do ustawiania się w kolejce, żeby dosiąść tego Rockstara i za chwilę będziemy pierwsze krzyki słyszeć naszych gości. W tym czasie postawmy im trochę budek z jedzeniem. Myślę, że to jest tutaj taki dosyć dobry punkt na to, żeby ustawić te budki przy Rockstarze. Tu nie będą sobie lody. Na czarno nie, moje słoiczki z lodami mają być brązowe albo zielone. Nie będą zielone. Ta sama cena w całym parku dla tych atrakcji. Hamburgery. Co druga jest budka. Tak, żeby ławeczka mi się nie zlikwidowała, bo nie chcę likwidować ławeczek. A jeszcze napoje. No i oczywiście najważniejsze. O, pierwsze krzyki, jest dobrze. I oczywiście toalety. Też tutaj pytanie, czy tu. Myślę, że możemy wstawić ją tutaj. Ona się tak ładnie zleje z tym wejściem. I toaleta oczywiście jest płatna. No, jak żeby inaczej, was proszę. Ale 30 groszy. Nie będziemy aż tacy zdzierscy. Dobra. I teraz co chcemy zrobić? Oczywiście chcemy postawiać trochę drzewek. Tak, żeby zasłonić w teorii tego Rockstara. Żeby był taki niby ukryty. Mogą oczywiście tych drzewek tutaj nawrzucać więcej, zdecydowanie. Tak, żeby w ogóle całość zasłaniał. Ale to by nie było takie fajne chyba. Tu mogę ewentualnie drzewko rzucić tak, żeby był symetryczny z tamtym. Dobra. Myślę, że fajnie jest. 111 gości. Idą tutaj odkrycia. Jest żelazny Rockstar. Super. To teraz wracamy do atrakcji z dreszczykiem i spokojnych atrakcji. A my mamy Rockstara, który ma pętlę. I to jest Rockstar, który jest po prostu królem Rockstarów. Zaraz zobaczycie dlaczego. A może go nawet tutaj mi się uda wpleść? Tak jakoś sprytnie. Zobaczymy, co tego wyjdzie. 2, 3, 4. Wśród gości słychać opinię, że bilety wstępu do parku są bardzo tanie. No to zróbmy, żeby były droższe. do 25 zł, dlaczego żeby nie? Co ja bym chciał zrobić? Ja bym chciał, żeby tu była taka pętelka ukryta. Widzicie, że to jest pionowa pętla w lewo i pionowa pętla w prawo. Ja bym chciał taką pętlę zrobić dookoła tego drewnianego Rockstara, jakby mi się to udało. Pytanie, czy mi się to uda. Tak, żeby to było ciekawe i nie było nudne i w ogóle fajnie i cudownie. Dobra, na razie tak trochę sobie eksperymentuję. Chcę zobaczyć, gdzie ja tu muszę dojechać. Czy ja jestem w stanie tu taką pętlę wrzucić? Wydaje mi się, że nie, ale to się okaże, nie. Chyba tu nie będę w stanie wrzucić takiej pętli. Jeszcze zobaczmy, jakbym jeden wcześniej to zrobił. Mi się też chyba... nie to, sorry. Nie zrobiłem podjazdu do góry. Mi się też to chyba nie uda. W lewo nie, w prawo nie, w lewo też nie. Nie, to by trzeba było tam na zwykłym takim podjeździe. To mi się nie uda. Więc ja tylko zrobię tutaj takie dwie pętle po prostu. O coś takiego. Jedna. Druga. I taki ostry podjazd się robi. Ewentualnie można go zakręcać. No, można coś takiego zrobić. I to powinno być ok. Ustawiamy oczywiście wyjście do atrakcji. Zamykamy tego Rockstara i żelazny Rockstar jest właśnie dlatego fajny, że on ma ten tryb aktywnego startu. Możemy ustawić prędkość początkową, którą ma startować i ta czterowagonikowa kolejka po prostu zostanie wystrzelona. Przejeżdża pierwszą pętlę, przejeżdża drugą pętlę. I pytanie, czy teraz... Okej, dojeżdża w ten sposób. Pytanie, czy wróci. Idealnie. Ale mi się udało. Patrzcie, jaki jestem genialny. Dobra, i ten Rockstar oczywiście też będzie kosztował złoty 50 zł. Też co 10 minut przeglądy. I to jest jeden z tańszych Rockstarów do zbudowania. A jest naprawdę mega, mega popularny. No, w tej grze. Także dlatego warto go mieć. Ups. Ja jeszcze na razie jakąś tutaj popędną ścieżkę, bo wiem, że tu będą kolejki. Oj, tu będą takie kolejki, że to masakra. Głowa mała. Ups. I tu. Okej. Okay. I co? Tu trwa zbieranie danych. Otwieramy Rockstara samego. Zmieniamy oczywiście jego kolorystykę na moje brązy i zielenie. I tu oczywiście czerwony z żółtym. Jakiś taki mam zwyczaj. Też tu akurat może wybrany z zielonym? Nie, czerwony z zielonym wygląda. To co musicie mieć na względzie, to takie Rockstary właśnie jak ten.
jeśli mają pasażerów na sobie, to jeszcze osiągają większe prędkości. No to jest siłą rzeczy, tak? Jeśli mamy większą masę, a z pasażerami wagonik ma większą masę, to jesteśmy w stanie osiągnąć lepsze prędkości na zjazdach. Taki dosyć istotny kluczyk. Dlatego tak naprawdę tutaj jest ten fragment taki dobudowany w górę wiszący w powietrzu. Na wszelki wypadek, gdyby coś tam miało wypaść. Nie chcemy, żeby coś wypadało. Broń Boże. I tu się pierwsze kolejki robią, jeszcze ma mało gości w parku, dopiero 175. A jest maj już. Także trochę już czasu tu minęło. Co ja chciałem jeszcze zmienić? Chciałem zmienić kolor tej kolumny na brązową. Dobra, no i zobaczcie, jaką on się cieszy popularnością. Też ma wysoki, wysoki, niski współczynnik mdłości. I to jest naprawdę jeden z najpopularniejszych typów rollercoasterów w tej grze. Nawet ośmielił się powiedzieć. Tu niczego nie mogę niestety tu ustawiać, żadnych drzewek. Ale mogę tu ustawić drzewka, mogę tu ustawić drzewka. Możemy tu ustawić trochę tych większych drzewek jeszcze. Tak, żeby było po prostu ładnie, kolorowo. Trochę ławeczek. Tu powinna być ławeczka. To tu musi być ławeczka, tu musi być ławeczka i tu. Coraz więcej krzyków, coraz więcej krzyków. Bardzo fajnie. Tu mamy potencjalnie to miejsce na ten zsynchronizowany rollercoaster. To może to zacznę budować, ale przydałoby się jeszcze kilka tych takich atrakcji klasycznych. Na przykład taki jak Wielki Młyn. I to zrobimy też w takim stylu troszeczkę innym niż zazwyczaj. Ustawimy tutaj, tu będzie wejście, tu będzie wyjście. I ustawimy zaraz obok tego drugi Wielki Młyn. A teraz kurczę, w którą stronę by to był ustawiony. Jeszcze raz, już. Jeszcze raz go chcę postawić. Chcę, żeby się w tą samą stronę kręciły te Wielkie Młyny. Okej, okay, czyli tu, w tą stronę tak jak domyślałem, okej. Okay. I drugi Wielki Młyn. Jeszcze mógłbym trzeci oczywiście wstawić, jakbym bardzo chciał, ale nie chcę. I robimy oczywiście tutaj trasę kolejki. Okej. Okay. I to są oczywiście Wielkie Młyny, które tutaj działają w parze. I w nie trzeba synchronizować akurat. Cena na wejście na Wielki Młyn 70 groszy. Okej. Okay. Tu co 10 minut oczywiście, dwa obroty. Około. I co jeszcze kolorystykę muszę zmienić, ale mogę już, myślę, otworzyć tą atrakcję. Została w pełni przygotowana. Zróbmy pauzę, jeszcze raz zamykamy. Chcę, żeby równo ruszyły, dlatego otwieramy je teraz na pauzie w tym samym czasie. O! I teraz wyjdzie, jeszcze kolorystykę chcielibyśmy zmienić. Tu ustawimy sobie brązowy kolor w obydwu wypadkach. Środek jednego niech będzie zielony, a środek drugiego niech będzie brązowy. I na odwrót, jeśli chodzi o kolory zewnętrzne. Tak, żeby się uzupełniały, taki jest zamysł tego Wielkiego Młynu. I mamy taką ładną atrakcję, podwójny Wielki Młyn, którą jeszcze teraz zadrzewkujemy dookoła. Tymi wyższymi drzewami, krzakami. Ok. I tu tak samo. I jest klimacik, myślę. Zdecydowanie jest klimacik. Takiego mało miejskiego parku. No tu te rollercoastery się cieszą coraz większym popularnością. Zobaczcie, mówiłem, że tu się kolejka będzie ustawiała. Mówiłem. Mała kolejka jest jeszcze do tej karuzeli. Nie wiem, czy ona nie jest za droga. Bo karuzela się dużą popularnością zazwyczaj cieszy. Ale może też dlatego to zależy od pogody troszeczkę. Dobra. Zjazd na kłodach. To jest akurat inna atrakcja. Jak mam być szczery. No ale okej, okay, niech będzie. Co dalej chcemy zbudować w takim razie? Mamy już rollercoastery. Mamy tu trochę tych atrakcji spokojnych. No zobaczcie, że tu od razu też trzech gości w kolejce w jednym Wielkim Młynie. Tu jest pięciu ludzi w kolejce. Im więcej tych ludzi, już mam 250 osób w ogóle w parku, nie? Także ze spokojem już jestem w stanie zakończyć tą mapkę z dużym sukcesem. Wstawmy sobie jeszcze zjeżdżalnię jedną. Ja bym chciał tu zagospodarować. W sumie to poletko jeszcze tutaj chciałbym coś gęściej porobić. Dlatego ja sobie wejdę tam. I wstawię może żelazny... Nie, żelazny ma być synchronizowany. No dobra. Pardon. To budujemy w takim razie żelaznego mini rollercoastera. I to będzie rollercoaster zsynchronizowany. A to zbudujemy go w tą stronę. Nie, zbudujemy go w tą stronę. A może w tą. W tą zbudujemy. Postaram się, żeby się jak najbardziej przeplatał z tym, co już istnieje. 9, to 10 jeszcze zrobimy z tyłu. Ok. I tak to będę musiał dokupić ten teren. Będę chciał tego drugiego jeszcze wyrzucić. Ok. Okay.
I tym stoi Rockaster oczywiście na drodze, jak żeby inaczej. Właściwie to ten Rockaster jest o tyle fajny, że on może mieć łańcuchy ze skrętami. Jeśli nie stoi mu drzewo na drodze. No mogłem ten trik stosować, ale nie chcę, bo to będzie brzydko wyglądać. Chcę go przepleść jak najbardziej się uda w tym, co już istnieje tutaj, w parku. Muszę sobie fajnie kupić. To nie będzie jeszcze synchronizowany. Nie, synchronizowany zrobimy żelazny. Ten zwykły. A ten po prostu przepleciemy jak najbardziej między to, co istnieje. Zobaczcie, że to się ładnie tu pasowało. Nie, nie jestem w stanie tak wykierować, dobra. Chciałem to sprawdzić. Ups. I tu teraz on sobie przejedzie nad ścieżką, bardzo ładnie. Jak teraz jestem? Taka plątanina, nie? Ogólnie. Aha, teraz jestem źle. Ja bym chciał być... chyba obok? Nie, tu naprawdę... tak naprawdę musiałbym mniejszy skręt robić. Jednak. O! Tak się chciałem wbić, bardzo ładnie. Teraz tu nie wykręcę, bo za dużo tego w dół. Jakby tak pojechać kawałek tu. Pięknie! Dobra. Haha. Widzicie, co ja robię? Widzicie, co ja robię? Przejeżdżam przez pętlę, tylko że tu jest teraz Rockaster na drodze. Damn it. Jakie to są wysokości? Tu jest 12. To jak ja bym tu zrobił tą pętelkę, ale taką w dół, łukiem, nie mogę, bo Rockaster znajduje się na drodze. W górę mogę, tylko że w górę mi nic nie daje, bo tu nadal jestem Rockaster na drodze. Niedobrze, niedobrze. To jakbyśmy zrobili tak, że tu jest chwila jeszcze prostego i teraz dopiero ten w dół. Okej, teraz to wyjdzie. Ale się przeplotłem. Haha, cudownie. I tu się teraz nie przeplotę. Tu nie mogę jechać w górę jeszcze. Okej. Okay. Czy ja jestem w stanie jakoś tu w prawo wykręcić? Chyba nie. Tak naprawdę moja jedyna nadzieja to jest skręt w lewo. A i to jest pokrętny. Ewentualnie ostry podjazd do góry. I to jest jedyna opcja. Pytanie, czy on tu jest w stanie jeszcze podjechać, on tu już nie będzie miał prędkości, więc ja bym tu użył teraz fragmentu z łańcuchami. Okej, okay, już bez łańcuchów. Ale się to przeplata! Masakra, już się zgubiłem, gdzie jestem. Okej, okay, nie mogę tak pojechać, jak bym chciał. Tu się nie uda tak zrobić. Moment, wróć. Tu nie mam łańcuchy. A i za dużo jeden. Teraz. Nie. A jak zrobię tak, to też nie wyjdzie. Mogę tu objechać, ewentualnie. Dużo terenu będę musiał wykupić, ale to trudno. Przy czym ja jestem o jeden za nisko. Ja bym chciał być na dziesiątce, żeby przejechać nad tą tutaj trasą poprzednią. Czyli muszę teraz jeden do góry podjechać. I teraz dopiero ten, to dokupimy tutaj kawałek terenu. Duży zakręt czy mały? Mały. Dobra. Zobaczcie, że cały czas jak tu buduję tego Rockastera, to się nie martwię w ogóle o kasę. Bo ta kasa sama mi się tam... O, zaśmiecone olejki, dobra, przepraszam, zaniedbałem. Dużo żygów. Nie wiem, czy widzicie, o właśnie tu sprzątną te żygi. Myślę, że trzech dozorców wystarczy. Póki co.
mogę jednego mechanika więcej zatrudnić i na wypadek, gdyby się mieli wkurzać, to ja dorzucę jeszcze jednego strażnika, tak w gratisie. Zupełnie. Dobra. A ten Rollcaster już swoje porobił, co miał. Także myślę, że można zjechać do bazy. Jeszcze tutaj ostatnimi jakimiś takimi kombinacjami. I zrobimy taką wdzięczną pętlę. Czy on jest jeszcze w stanie wyciągnąć do gry? Będziemy patrzeć. Ale ładnie mi to wyszło. Cudownie. Bardzo ładnie mi to wyszło. Zakończyły się badania. Znowu w temat kolejną atrakcją. Fajnie. Wyjście robimy tutaj. No i to będzie taka trochę mono... jak chciałem powiedzieć? Monotonna ścieżka dojścia do tej atrakcji. Będzie coś takiego. Tu oczywiście budujemy ścieżkę, zróbmy w ten sposób, żeby nie było obok siebie. Tu wsadę krzaka i będzie tak trochę lepiej wyglądało. Miejmy nadzieję. Co 10 minut oczywiście przeglądy. Za złotówkę 50. I wagoniki takie jakie mam, bo innych nie mam. Dobra, patrzymy co się dzieje. Jak wygląda przejazd tego Rollcastera? Tam on sobie wjeżdża po tych łańcuchach, a ja w tym czasie go przekoloruję. Będzie nie do poznania chłopak. Tu bardzo fajnie wyglądają właśnie te czerwone wyrzuty. Dobra. Dojechał na górę. Teraz się będzie tu przeplatał. Mam nadzieję, że wszędzie przejedzie, gdzie nie tylko. Okej, to bardzo ładny moment, bardzo ładny moment. Tam krzyki towarzyszy. O, tu też bardzo fajnie, widzicie, się przeplata z drugim Rollcasterem. I tu, tak jak myślałem, właśnie łańcuch jest potrzebny w tym fragmencie, bo inaczej by nie podjechał pod tą górę. I tam jest już zjazd do końcówki tej mapki. Dla tego Rollcastera. I jeszcze, ue, no super, wymierzony idealnie. Widzę, że nie straciłem mojego wyczucia na temat tego, jak powinno się budować Rollcastery. I nadal pamiętam właśnie te właściwości, ile tam można podjechać pod górę, żeby można było... Ile trzeba zjechać w dół, żeby można było potem podjechać na ile do góry. Wiem, skomplikowanie. Zobaczcie, jaka to jest kolejka, no, do tego Rollcastera. Do karuzeli też się zrobiła już kolejka. Wyłączmy... Nie to, nie to, nie to. O, zobaczcie teraz te kolejki tutaj. 46 osób w kolejce, 65 osób w kolejce, do karuzeli 54 osoby w kolejce. Cieszę się popularnością tej atrakcji, zdecydowanie. Wysoki średni, więc dobre statystyki. Tak naprawdę w Rollcasterze trzeba unikać po prostu ekstremalnych, ultra ekstremalnych. Mogę dodać, tu zaczynamy z 10 tysiącami w ogóle pożyczki. Tak naprawdę budujemy park za pożyczone pieniądze. No i co zrobić, tu trochę żygowinek jest, to jeszcze dorzucę dwóch dozorców. Żeby nie było tych żygowinek. Odhaczam koszenie trawy, bo nie chcemy kosić trawy dozorcami. Zdecydowanie nie. Mechaników jest na razie wystarczająca liczba. Co mi się tu odkryło? Odkryła mi się wieża obserwacyjna. Super! Tak jest. Wieżę obserwacyjną ja nawet jestem w stanie. Może tu gdzieś zaczarować. Ale no nie, to głupie miejsce na wieżę obserwacyjną. Tak żeby jeszcze w tą gęstwinę wrzucić coś. Jak ja tam dojdę ścieżką? Keine Ahnung. Ale dojdę. Jakoś dojdę. Znaczy, że mi się tu zaczyna robić coraz gęściej. No niech będzie do 40. Ta wieżyczka. Jak ja mam tam teraz wejść ze ścieżką? Mogę oczywiście dokupić teren. To jest jedna z opcji. A mogę też zrobić taką ścieżkę nad ścieżką. Co z tego wyjdzie? Dobrego, nie mam pojęcia. Ja tu jestem w stanie przejść, nie, Rollcaster znajduje się na drodze. Tu? Nie. Teraz muszę walić, bo mogę zrobić tak, zacznie, że oni zaczną spadać. Na szczęście na inną ścieżkę, która się znajduje pod nimi, także nie ma tego złego. Dobra, zrobimy taki dziwny dosyć zabieg. To najładniejsze nie jest teraz, co robię. Okej. Ops, nie chciałem tego budować. Teraz tu w dół. Jak ja mam tam dojść? Ja was proszę.
ogóle jestem w stanie zrobić, jedną ścieżkę jestem. A w ogóle tu się ścieżka znajduje pode mną, nie? Przeszkadza alejka, no. Tu nie mogę, bo rollcaster, tam nie mogę, bo alejka. I tu już bym się rollcaster też pojawił. Nie, to nie ma szans się udać. Nie ma szans się udać, nie wiem kto teraz poginie. W wyniku tego, zobaczcie, że tam się kilku tych gości pogubiło. Trudno. Ale ja zrobię jednak to inaczej. Zrobię to inaczej. Chyba usunę tą wieżę obserwacyjną stamtąd. A może nie. No mogę zrobić jeszcze taki, że po prostu wykupię odpowiednio teren i zrobię dojście bokiem. Albo nie, bo... No. Ten nie mógłbym pójść. Dobra, już widzę. Już widzę kolejną okazję. Nie do zaprzepaszczenia. Trochę tych szarków nie mogę wykasować, niestety. Dobra. I teraz tu wykupujemy trochę terenu. A to wykupimy całą tutaj tą powierzchnię. Coś tu za chwilę jeszcze wrzucimy. Dobra. Bardzo pokrętnie do tej wieży dojdziemy, ale dojdziemy. To jeszcze jest miejsce na jedną atrakcję co najmniej. Na przykład na zjeżdżalnię. Okej. Dobrze, wygląda to nie najgorzej. Myślałem, że będzie trudniej, ale nie jest tak źle. Tu oczywiście robimy ten, robimy sobie dojście do tej zjeżdżalni, też trzeba tym jeszcze wybudować. Bardzo ładnie, zjeżdżalnia ma dojście. I trzeba jeszcze teraz w tej wieży dobudować wejście i wyjście. Tu oczywiście nie wstawię, bo i po co. Tam jest wyjście, tu jest wejście. Tak, żeby trochę się nachodzili. O, tu już mi ktoś zażygał oczywiście alejkę, bo czemuś by nie. Ja to usunę jeszcze, zrobię tak. Tak, tak. Teraz jest maksymalizacja po prostu wszystkiego, co nie tylko. Maksymalizujemy po prostu... możliwości ustawienia kolejki do wieży obserwacyjnej, bo tam będą na pewno chodzić ludzie. Jestem więc niepewien, tam sobie krzaczka nie mogę wrzucić, szkoda. Dobra, myślę, że się udało. Teraz tak, ławeczki potrzebujemy. Ja przezroczystości potrzebuję. Widziałem, że te ławeczki skończyły. Jak oni tu żygają, patrzcie jak żygają, no. Op. Teraz tu powinna być ławeczka, to tu idzie ławeczka. Tu idzie ławeczka, tu idzie ławeczka, tu idzie ławeczka. Oj, nie tu, wróć. Ławeczkę chcę usunąć, sierota. Ale nie chcę widzieć lokacji, dobra. Tu miała wygoreczka i tu miała wygoreczka, dobra. Kosze na śmieci mogłem za chwilę też pomieszczać, to się przyda na pewno. Ale tu chcemy dorzucić na pewno innego sprzątacza. Tak, wiem, że jest zaśmiecony. Tak. Nie moja wina, że tak żygacie. A, przepraszam, oni nie narzekają w sumie tak naprawdę na śmieci. To oni narzekają właśnie na brak koszy. Na śmieci. No, tak, właśnie. Co ja mówię? Nie narzekają na zażygane alejki, tylko na brak koszy na śmieci. Ludzie wyrzucają papierki no, na jezdnię. O, tam się jeden wkurzył już nawet. Widziałem złamaną ławeczkę. Tutaj jest złamana ławeczka, widzicie? Niedobrze. Dobra, poustawiajmy trochę tych koszy na śmieci, żeby nie narzekali. A tut. Okej. Tak na oko. Co dziesiąta ławeczka ma kosz na śmieci, nie będzie tak. Nie można. A chyba. Aha, bo tu jeszcze nie ma w ogóle ławeczek. To wydamy ławeczkę po prostu. Dobra. Bardzo ładnie. Zgodnie z planem dodaliśmy trochę ławeczek, dodaliśmy trochę tych. No i co? Jeszcze nam został sierpień, rok pierwszy. Została nam budowa tego synchronicznego rollcastera, prawda?
którego wam obiecałem tak bardzo. No to go zbudujmy w takim razie. Ten park tu wygląda jak wygląda. Nie jest to najpiękniejszy park, jaki zbudowałem, ale jak na pierwszą grę po paru dobrych właściwie latach. 99 rok, jak ta gra wyszła i wtedy od razu w nią grałem. No to w tej chwili mamy 2015, to tak z 15 lat temu grałem ostatnio. Rockstara jakiegoś. Trochę czasu to było temu. Wrzucamy w takim razie teraz podwójnego zsynchronizowanego Rockstara. Na maksa chcemy mieć jak najdłuższą tą platformę. I teraz jak się buduje takiego Rockstara zsynchronizowanego, to wygląda to mniej więcej w ten sposób, że budujecie, że nie macie kasy. Ja sobie wezmę trochę tej pożyczki. Tu dużo można było tej pożyczki wziąć, więc się nie martwię, że mi się kasa skończy. Dobra. I teraz tak. Chcemy, żeby on jak najdłużej jechał wspólnie, razem, z taką samą prędkością. OK. I teraz chcielibyśmy przetestować to. Jest zaznaczona synchronizacja, nie jest zaznaczona synchronizacja. To zaznaczamy jeszcze synchronizację. I wielki test. Wielka chwila. O, co to się z tego stanie? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, ruszyły. To możemy zamknąć atrakcję. Odpauzować. I obserwujemy teraz. Tu macie podgląd na całą tą kolejkę. A tu macie może ten będzie lepszy, lepsiejszy. I zobaczmy, czy one równo jadą. Oczywiście przez to, że taki długi podjazd zrobiłem, no to Rockstary mają dużo wagoników, więc te zakręty tam pokonują bez problemu. Powinno przejechać całość, to nie jest skomplikowany Rockstar. Pętelka dosyć szybko pokonana. Zakręty, tu się bardzo ładnie przeplatają przez ten. Oj, ten tu szybciej jedzie.
Oj, 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 zdecydowanie szybciej. Jednak to jest za bardzo spowalniające. A albo tak, albo bym musiał tu dodać też jakąś taką dziwną pętlę. Czy ja tu jestem w stanie zmieścić taką dużą pętlę w dół? Albo małą pętlę w dół? Czemuż by nie? I zobaczmy teraz, jak to wyjdzie. W takim razie. Ruszają. Tu niech się teraz to tam przemieszcza. Ja sobie zbuduję podejścia, kolejki. Jak najdłuższe oczywiście co robi, żeby się tu dużo ludków było w stanie zakolejkować. A, tu nie przejdę teraz. No to zagwozdka, z którą muszę sobie poradzić. Ale się ładnie prawie zgrało. No, prawie się zgrało. Prawie się zgrało, ale myślę, że fajny rollercoaster wyszedł. Zostawimy tak jak jest. Teraz ja bym chciał tylko tu przejść, a tu mam problem, bo tu jest... Tamta trasa rollercoasterka. To chyba się nie obejdzie bez drobnego manipulowania ziemią. Na koniec. Tu sobie obniżymy, a może nie tak. Może zróbmy jednak tak. Hoppa, 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 tak wystarczy? Nie, powinien się być jeszcze niżej, dobra. Okej, okay, czyli tu całość w dół, a tu jest hoppa, hoppa. I tu, właściwie to tu może być wyjście już z tych podziemi. Dobra, ustawiamy teraz. Tutaj. I mamy bardzo ładne przejście, uważam. A teraz tą kolejkę chcemy. Zobaczmy, jak tutaj wyniki, czy coś tu zielone. Jak najdłuższą kolejkę chcemy ustawić. Dobra, myślę, że wystarczy. Dobra, i otwieramy oczywiście moją atrakcję i zobaczmy, jak to będzie oceniane. Dość trochę, że będzie maksymalny, bo trochę dużo prędkości osiągamy, ale może nie będzie tak źle. Deszcz pada w tej chwili, to też mało korzystnie wpływa akurat na mój park. No właśnie, niska ultraekstremalna. A tu jest bardzo wysoko. O nie, to moi drodzy, to trzeba przerobić w takim razie tego jednego rollercoasterka. Który to jest? Żółty jest ekstremalny, a żółty to jest ten, który dojeżdża tutaj tą dużą pętlą. A dlaczego on jest ultra ekstremalny? A, bo tu jedzie szybciej przez fragment trasy. To jest problematyczne. Okej, to zamknijmy oczywiście obydwie trasy. Co bym mógł zrobić, żeby to nie było takie ultra ekstremalne? W sumie wydawało mi się, że to jest mniej ekstremalne niż to drugie, ale wygląda na to, że jednak nie. Mogę tutaj dorzucić ewentualnie hamulca. W takim dziwnym miejscu, ale zawsze coś tam zmniejsza te pędy. Do 35. Zobaczmy, jak to wpłynie na tego rollercoastera. Niech pojedzie sobie bez tego drugiego, a właściwie mogę jechać obydwa, co mi szkodzi. Jak już ruszą, to mogę otworzyć tę atrakcję w oczekiwaniu oczywiście na to, że... To jest bardzo wysokie, to są ładne oceny. A ta druga atrakcja ma troszeczkę gorsze. Muszą przejechać sobie całą trasę, żeby dostać nowe oceny od moich ekspertów. A ja w tym czasie sobie ławeczkę poustawiam.
Okej. To są śmieci jakieś. No, bo tu został teraz dosyć mocno spowolniony. Mam nadzieję, że podjedzie. Pytanie, czy to nie jest sztuczne spowolnienie, no to się okaże za chwileczkę. Ale zaczęli się pierwsi goście pojawiać. Ale nadal ostrożnie. No. Myślę, że to spowolnienie musiało być gdzieś wcześniej. A, już wiem jeszcze co mu się tu nie podoba. Mhm. Tą trasę trzeba przebudować. Co ja zamknąłem, to co trzeba? Nie. Dobrze. Jemu się nie podoba ostry zjazd, który jest tutaj. To powoduje, że to jest ultra ekstremalny. Problemem jest oczywiście to, że tam się Rockaster znajduje na drodze. Tylko pytanie, czy który? Czy ten, czy tamten? No, wydaje mi się, że tamten. No. Także musiałbym to coś innego wymyśleć taktycznie. I zakrętasy. Trochę szybciej, żeby się to podziało. Nie. Myślę, że w takim razie zrobimy to inaczej. I tu nie będzie zjazd, tylko będzie jazda prosto. Bo wtedy jesteśmy nad. I tu możemy zrobić teraz alternatywnie. I tych hamulców tu nie będzie wtedy. To jest teraz taki fragment rockstara, który wisiał w powietrzu. I tu możemy zrobić to w tym miejscu. O, jeden dalej musi być. A niech będzie i tak. Może to się stawia trochę nudno, nie? Z taką górkę wydamy. I zobaczymy, co tu da. Czy on ruszy? Będzie czekał na tego drugiego rockstara niestety. Za chwilę mi się skończy miesiąc, ale mam już wystarczającą liczbę gości, więc zaraz park będzie ukończony pomyślnie. A rockaster, no, został zbudowany. Trwało to troszeczkę, pewnie ponad godzinkę. To budowanie parku. Myślę, że jeśli będziecie chcieli kolejne odcinki, to nie będą to takie odcinki, które będą prezentowały całą tutaj budowę parku od zera, tylko ja właściwie troszeczkę będę przyspieszał. Zresztą już tu trochę przyspieszałem przecież przy budowie tych niektórych atrakcji. I będzie to tak zrobione, żeby się to przyjemnie oglądało w miarę, żebyście się nie zanudzili. I będę wam pokazywał ewentualnie jakieś ciekawsze fragmenty parków, które gdzieś tam się udało pobudować. Ale dajcie znać, czy w ogóle chcecie takie coś. Dajcie łapkę w górę, jeśli wam się podobał ten filmik. Troszeczkę przydługawy. No właśnie, zakończy nam się scenariusz w tej chwili, więc piszemy swoje imię. I mam nadzieję, że gra mi się w tej chwili nie wykrzaczy. Okej. Okay. No i ten tras tu będzie znacznie wolniejszy z tego wszystkiego. Jest więcej tych pętelek, więc być może będzie bardziej atrakcyjny. Ta ostatnia górka jest dla mnie ryzykowna. Boję się, że ta ostatnia górka spowoduje, że tonal będzie miał ekstremalne noty. No zobaczmy. Jakbym tu zostawił prostą albo dał hamulce, no on no, jest ultra ekstremalny. Zamykamy. To zróbmy to w taki klasyczny sposób. Nie chciał się tu dostać właściwie. Więc czemu nie? Nawet się zmieściło ładnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ten drugi rockaster wyszedł, zdecydowanie wyszedł, jest fajny. A ten jest zbyt ekstremalny, no. To myślę, że fajnie wyszło. Z tą pętelką taką tutaj za zagmatwaniem. I to, że przeplotłem tu aż trzy różne rockastery, to myślę, że jest fajne. Fajny aspekt. Cały park wygląda mało rewelacyjnie. Nie jest wcale tak zabudowany, jak bym chciał. A w ogóle to jestem sierota, nie? Bo postawiłem wieżę widokową i nie zmieniłem jej kolorów. A wy mi nic nie daliście znać. Jak mogliście.
Ta wieża po prostu, no tu... A, kalała imię mojego parku. Dobra, i tak samo zjeżdżalnia. Przecież. Pomijając już fakt, że tu przeglądy są do mnie ustawione. Jak to wygląda? No, ten jest teraz zdecydowanie szybszy do zjeżdżania do bazy. Zobaczmy, czy nadal będzie ekstremum. Bałem się, że gra tak, ale... Cóż zrobić? Tak naprawdę wielką sztuką jest takie budowanie tego kasteru, żeby właśnie nie wchodzić w ekstremalne wymagania czy oceny. Ultra ekstremalne cały czas. Oczywiście. Nikt nie będzie chciał tym jeździć. Dobra, ostatnia próba. Będzie dosyć sztuczną próbą, ale skuteczną chyba. Po prostu damy po hamulce. Nawet do 28. Otwórzmy tę synchronizację. Wybruszyło od razu. Myślę, że teraz będzie już załatwiony. No w ogóle zjeżdżalnia jest za darmo. Jak ja tu się strasznych rzeczy dopuściłem, no. I ta wieża o, popsuła się? Nie, zamknięta jest? Czemu jest zamknięta? Otwórzcie, otwórzcie. No i zobaczmy w takim razie, jak sobie ten Rockcaster teraz poradzi jeszcze. Na koniec. Które mi kasy przyszło w ogóle? No i tu jest ten sztuczny hamulec, który dosyć mocno spowolnił całą tę kolejkę. Ale powinien też przy okazji, no właśnie. Tu jest zdecydowanie teraz wolniejsze wejście w te zakręty. I myślę, że to będzie już dobry Rockcaster. Już ludzie będą chcieli tu wejść. No, już dwójka się pojawiła. Deszcz się teraz akurat jeszcze rozpadał, to akurat niefortunnie. Nadal to ekstremalny. Naprawdę. Ciekawe, czy to jest spowodowane brakiem tej górki tutaj. No dobra. Park przeszliśmy. Bądź co bądź, to myślę, że całkiem udana kompozycja, konstrukcja. Jeśli wam się podobała moja gra w Rockcaster Tycoona i chcecie więcej oglądać jakichś synchronicznych wymysłów, które będę tworzył, to dajcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu. Gra jest dostępna na Steamie, na Gogu w wersji anglojęzycznej, tak jak powiedziałem. Ja, żeby dostać wersję polską, to musiałem skorzystać z tego to płytek i pokombinować dosyć mocno, żeby w ogóle to odpalić. Na nowych systemach operacyjnych da się w tą grę grać, jak najbardziej. Wystarczy tylko ustawić tryb zgodności, żeby była uruchomiona ona zawsze w trybie administratora. I wtedy będziecie mogli sobie pograć w tę grę. I tym optymistycznym akcentem, krzykami moich gości w parku, rozrywki, żegnam się z wami w tym odcinku przynajmniej nieporadnika. I oczywiście do usłyszenia następnym razem. Cześć!